Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Drake Hollow. Jak tam nasze naprawy? Musimy oczywiście wszystko naprawić. Napraw wszystko. One już będą wiedziały, żeby to sobie wszystko ponaprawiać. No i tak. Na czym ostatnio skończyliśmy? Skończyliśmy na tym, że zacząłem sobie tutaj, delikatnie mówiąc, levelować to wszystko. Łóżko nam trochę daje, no to by też nam dało, tylko nie mamy czarów w sumie tylko. Ej, dobra, dawaj czary. Luptek. Wstawaj, nie śpi. 30 czarów, świetnie. W ogóle mamy tylko 3 łóżka, a powinno być ich więcej. Wszyscy śpią. Poczekamy do dnia, żeby sobie to poogarniać. Niech one śpią i będziemy ich budzić. W sumie chyba to nic nawet nie zabiera, ale lepiej, żeby dospały tą nockę. Sobie tu oczywiście zrobimy delikatne. Czemu nie mogę odłożyć materiałów? Nieważne. Nieważne. Mamy tu jakieś kryształy, mamy okruchy. Ale okruchy nam już nic nie dają, muszą być już poziom wyżej. Poziom wyżej. Dobra, oddajmy to. To też możemy. W sumie możemy im też tutaj to powkładać. To właśnie, bo tu jest troszeczkę tego więcej. Mamy tych jagód sporo. To pytanie, czy mamy jeszcze jakieś grzyby. Grzybów chyba już nie mamy. Nie, nie mamy grzybów. Nie wiem, co dawało im grzyby, ale mniejsza. Tak, wszystkie sobie te poodkładamy. Garłacz jest. Dobra. Wszystko jest ogarnięte. Panowie, pobudka. Panowie, pobudka, bo my to będziemy rozwalać. Zdemontuj. Dawaj, Bimek. Bimek sobie śpi. Nie tak, jak powinien. Co, może byśmy wam zrobili już w jakimś innym miejscu te łóżka, bo to trochę przeszkadza. Myślę, że tu możemy zacząć sobie robić te łóżeczka. I mamy level, mamy teoretycznie level, zobaczymy, co nam powie kruk. Chłopaki, do roboty. Do roboty, chłopaki. Na tym się skupcie. Ej, bolą sobie ponaprawiać najpierw, no dobra. Powiedzmy, że wam pozwalam. Powiedzmy, że wam pozwalam. Dobra, leci robić łóżka. Się chłopaki dobrze bawił, widzę. Ten sobie skacze na skakance, ten sobie buduje, ten sobie biega. No, aerobik pełną gębą. Dajcie mi ten poziom. Dajcie mi nowe budynki. Ja muszę do kruka. Gdzie jest w ogóle kruk? Właśnie, bo go nie widziałem. Tu jest kruk. Tu jest kruczysko. Skończył? No, a gdzie level? Tu trzy łóżka. Uhuhu. Tu są trzy łóżeczka. Ej, dobra, spocznij. Ale wydawało mi się, że już będziemy mieć ten poziom trzeci. Naprawdę 10 PD zabrakło? Jaja sobie robicie? Czy wy sobie jaja robicie? Bimek, dawaj trochę golda. Czy czarów, nie golda. No golda też może dać. Jeszcze trochę tych czarów trzeba. Ten to w ogóle się lubi spierdzielać z płotków. Pyk. Leżysz, gleba. Mamy czary. Znów Shiro by zrobił to, czego nie powinien. To jest budżet na ulepszenie! Da fuck! Czemu ja myślałem, że to jest poziom obozu? Oh no! Ale jestem ślepa pipa. Jestem ślepa pipa. Totalnie ślepa pipa.
Ale możemy wam piłkę do jogi jeszcze jedną postawić. Dobra. Postawmy wam to gdzieś... Gdzieś tu. Lepa pipa jestem. To łóżko można również zamontować. Jadeit raz jeden. Czyli dla Bimka mamy jakiś jadeicik, tak? Nie wiem skąd, ale mamy. Nie wiem skąd, ale mamy. W ogóle ten tryb X widzę, że jest spoko. Cyjanit, helitrop. Helintrop. Helitrop, nie wiem. No ale dobra, niestety sobie nie ogarniemy jeszcze EXP. Myślałem, że to jest EXP, ale się pomyliłem. No trudno. No trudno. Czyli tak, brakuje nam 10 pedeków. Widzę, że pedeki tylko zdobywamy przez ulepszenia, więc to mnie troszeczkę nie urządza. W żaden sposób nas to nie urządza. Dobra, więc no idziemy dalej. Idziemy dalej, tylko może byśmy sobie jednak zrobili jakieś kryształki? What the fox about say? Zróbmy sobie dwie maści lecznicze kolejne. Teleportację jeszcze mamy. No i 5 tych kryształów. Nie będziemy się rozdrabniać. No mówię, tak naprawdę rozgrywka dopiero tutaj się rozpocznie, taka eksploracyjna, jeżeli zrobimy sobie już te transportery. To nam dużo, bardzo dużo ułatwi, jeżeli chodzi o podróż i o gromadzenie surowcy. W tej chwili, no nie oszukujmy się, jest to dosyć kurde. Nie chciałem tak. Jest to dosyć irytujące. W ogóle, kochani, tak sobie myślę, czy by nie zrobić serii z Elder Scrolls Online, bo widziałem, że ostatnio grupa, która tłumaczy Elder Scrolls Online, zrobiła dosyć spory postęp. A co by oznaczało, że na spokojnie moglibyśmy sobie z tego kilka odcinków porobić. Dobra, to było tu. Kilka dostawczaków. Co my tutaj w ogóle mamy do roboty? To nie są dostawczaki. Ja coś tutaj nie zrobiłem. Ja się tutaj zamierzam wybrać. Nie wiem, co tam było, ale coś tam jest. Ewidentnie coś tam jest. Nie musimy stricte wszystkich wysepek sobie ogarniać non-stop. W sensie po kolei. Możemy je robić bez żadnego problemu losowo. W ogóle telefon. No i jak zwykle Shiro oczywiście musiał zrobić cięcie, bo nie było na to innej opcji. Jak zwykle ktoś musiał zadzwonić. I jak zwykle Shiro teraz będzie łączył filmy. No niedobrze, ale przy okazji się przynajmniej kawy napiłem, więc jakiś tam profit jest. Jakiś tam profit jest. Widzę, że tu będziemy musieli użyć dwóch kryształów, nie ma innej opcji. No dobra, użyjemy. Użyjemy, a co mi tam? Sporo w ogóle drzew. A tak oszczędzam te kryształy, nawet w sumie nie wiem po co, skoro ich tutaj nawet dużej ilości dropią. Ej, ja tutaj sporo widzę, że zaniedbałem. Widzę, że jakaś torba jest. Kijek narciarski. Dobra, koleżko. Chodź. Będziemy mieć to z głowy. To to było? Nie, to nie to było. Połącz dostawczaki. No ale, no dobra, no to jest dostawczak, rozumiem, spoko. Tylko co więcej? Co to jest za zamyk? Kurwa, no tu jest napisane jak był dostawczak, ale czemu innych dostawczaków nie pokazuje? To jest pytanie. Czy ja muszę je kliknąć, żeby one były potem pokazane? Być może.
W takim razie ja niepotrzebnie tu lazłem, no ale to jest jakaś fajna mapka nawet. Będziemy kierować się bardziej teraz na północ, żeby te manderki poogarniać. Oj, 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 Shiro, ty gałganie. No dobra, chodź. Chcesz się bić, to dawaj. To dawaj. Co my tu mamy? Mamy w ogóle jakiś most. To pewnie był jakiś wiadukt. To był jakiś wiadukt, który walnął. Czyli nowe mapki. Nowe mapki. Taśma pakowa. Zgaduję, iż będą tu jakieś pułapki z mobów, więc już jestem przygotowany na to mentalnie. Mimo iż gra nas nie ostrzega o takich rzeczach, aczkolwiek myślę, że sobie damy radę bez problemu. Czy to w ogóle jest poziom zalewu? Jest poziom zalewu. Jest poziom zalewu. Zgaduję, że gdzieś tu będą pułapki. No właśnie, o tym mówiłem, cholera. Ajajajajajajajaj. Wow. Okej, ich tu było, cholera. Na szczęście. No i jak ja mam cię trafić? W taki sposób? No dobra. Wiedziałem, że tak będzie. Kolejne dziadostwa. Nie wiem, po co oni poddawali te jednostki latające, skoro nie możemy zaatakować w powietrzu. Jest bardziej irytujące niż to warte. Znaczy, no możemy niby atakować w powietrzu, ale to w taki sposób, że tak jakby atak z wyskoku, no nie? To jest, no moim zdaniem, nie tak to powinno wyglądać. Maksymalna ilość broni do walki wręcz. To też mi się nie podoba. No ale cóż. Dobra, wróćmy tutaj. I dokończmy walkę. Panie poczwar. Gryzoń, uspokój się. Właśnie. Panie Gryzoń, proszę się uspokoić. W ogóle coś jeszcze jest. Coś tu lata. 100% coś tu lata. Jest na dole, dziadostwo. Sztygnojku. Au! Dobra. Pykło. Pykło. Na szczęście pykło. Ale wiedziałem, że tu gra nam zrobi pułapkę jakąś. Wiedziałem. To było zbyt piękne i zbyt duża mapa, żeby to mogło być prawdziwe. Dobra, jeden plan. Czarny proch. No trochę itemasków weszło. I dobrze, że nie leciałem z drugiej strony. Bo tam chyba już nic nie było. W ogóle coś się ekran trzęsie? Jakiś nowy mob? Boss? Cokolwiek? Jak my się mamy tam dostać? Jak my się tam mamy dostać? Granat zrobiła bambuko. I to lekko mówiąc. Ile planów? I nawet czapka. Weź, uspokój się. Jest notatka. Strona z dziennika poczciwego masona. Zaprawdę czarownica. Po wejściu do domostwa Hove od razu dojrzeliśmy wszelkiej maści podejrzane zioła i specyfiki o szpetnym odorze, które dokładnie zbadaliśmy. Brat Deodat zaoferował jej ochronę, jeśli tylko skłoniła się szukać u niego protekcji, ale oto odrzuciła jego propozycję. Była to pułapka, gdyż wiadomo, że odtrącenie łaski świętobliwego męża jest jawnym znakiem nieczystych zamiarów. W zimnej piwnicznej celi oczekuję teraz przesłuchania, które odprawimy jutro z całą gorliwością. Czyli Sarę złapano. Sarę złapano. Bijak do maselnicy, czy jest mi to potrzebne? Kijek narciarski, 35 DPS. Nie chcę tego. Wolę jednoraki. No weź. Kijek, upuść.
Kijek upuść. No i dobra, tutaj mamy już obczajone. Nadal nie wiem, czy jest tutaj fall damage. Ale chyba nie ma. Chyba nie ma. Aha, Shirek zwykle. Shirek zwykle musiał wpaść. Tam, gdzie nie trzeba. No chodź. No to poczwara naprawdę nie jest jakaś ciężka, jeżeli jest solo. Jeżeli jest solo, naprawdę jest dosyć prosta do rozwalenia. No leci. Wspaniaczek. Przyleciał i odleciał szybko. Tu jest chyba jeszcze śmietnik, prawda? Prawda. No w ogóle do budynku możemy wejść, czy nie możemy? Nie możemy. Ale śmietniki te z chęcią przejrzę. To jest ten tasek jeszcze, który zostawiliśmy, no ale dobra. Zaraz nam się zniszczy ten nasz i myślę, że tamten zdążymy również wziąć. Oj, nie ten klawisz. No i to piesy, kurde, jak ja ich nie lubię. No nie, nie ten klawisz! Tak, Shira. Brawo, Shira. Jeden tak naprawdę pocisk do garłacza, dwa do łuku. No po prostu genialnie. Chyba, że gdzieś tu wylądował. Co wątpię, chyba ładnie przeleciał. Chyba ładnie przeleciał. Tutaj akurat dwa na raz walniemy. Jeszcze cztery sztuki. Ja tak planuję, żeby przy okazji jeszcze dzisiaj sobie tego banderka ogarnąć, bo to jakby nie patrzeć, są punkty. Znaczy punkty, to są pedeki, nie punkty. Znaczy no punkty, no. Punkty doświadczenia. I tak coś powiesz, Shira, tak jak zwykle. Dobra, okruchy. No to nam tylko okruchy dropią, to też mi się nie podoba. Bo już mamy dorosłe manderki, a nie możemy ich ulepszać. Jedzenie im spada. Jedzonko im spada. Kolejna kryjówka. Czy ja tam widziałem strzałę? Chyba tak. Wow, nie chciałem tego. Ten co zrobił? Wypieprzył w powietrze. Było? Nie. Wydawało mi się. Ja tu chyba widziałem strzały. Takie miałem wrażenie, ale chyba nie. Nie, tylko mi się wydawało. Tylko mi się wydawało. Strzała gdzieś poleciała tu. Nie wiadomo gdzie nawet. Dobra, jedna strzała mniej, trudno. Trudno. Co zrobisz, pomidorem się nie ogolisz, no. No dobra, gdzie jest ten ostatni zalew, bo chyba mamy już ostatni, prawda? Nie, dwa jeszcze, no to dwie sztuki, to tak się nie ukryją raczej. Raczej się nie ukryją. Jakiś dziwny dźwięk? Nie, chyba jednak nie. To musi być gdzieś po tej stronie. No chyba, że jest naprawdę na wiadukcie, w co wątpię. Na wiadukt oczywiście też się przejdziemy, to się nie musicie martwić. Na wiadukt również się przejdziemy. Tam nic nie ma.
No to może jednak na wiadukcie jest. Może te purchawy wybuchające są. Może te wybuchające purchawki. Ale na wiadukt... Na wiadukt się wejść chyba nie... A nie, dobra, chyba się da. Chyba się jednak da. Elias. A jednak. Wydawało mi się, że na wiadukcie nie może być tych kolcy, ale jednak są. No i wybuchająca purchawka. Wyspa oczyszczona. Dobra, trochę okruchów. Pociski do garłacza, fajnie. Podoba mi się to. O, jeszcze się duży zrespił. Czy to jest ten piesio? Serio? On się tak wyleguje? Dobra, pójdźmy sobie jeszcze po manderka, żeby odblokować sobie już progres w tym. Zobaczymy, jaki manderek tym razem nam się trafi. Weź się odczep. Prospect Street. Muszę pamiętać, ile mniej więcej jeszcze mam do nagrywki. To będę łączył, żeby nie przesadzić zbytnio. To w ogóle poziomy teraz jest tylko 3? Weź, uciekaj mi stąd. Jest manderka. Jest mandereczka. Fioletowa manderka. Nepcio, wiek mały, kryształ energetyczny fluoryt. 5% efektywności produkcji wody. Fajnie. Ja ci mogę dać kryształ. Czy coś ci mogę dać? I mamy 4. poziom. Nowy poziom obozu. Zarąbiście. Bardzo mnie to cieszy. Nowe przedmioty. O to chodziło. Odblokowane miejsce na premię. Czyli możemy już mieć 2 premie na raz. Świetnie. Wodny duszek. Panie wodny duszku. Oj, duży. Chodź tu, duży potałachu. Cały czas tylko okruchy dropią, no. Cały czas okruchy. Weź, spadaj. Tam się zbadaj. Co to są za duchy? Nie rozumiem tego. Gra nam nic nie tłumaczy na temat tych duchów. Ale przy okazji drewno sobie zetniemy. No jagódki jeszcze. No fajnie. No tylko teraz nie wyjdziemy z tej strony, tam widzę plan. Spokojnie, widziałem. Wszystko widziałem. Poziom eteru jeszcze 2. Chyba nawet ten kościół jest otwarty. Tak, jest otwarty. Wędki niestety... 91 obrażeń? Nie no. To biorę. Trwałość 6, trwałość 15. No to już możemy wyrzucić. Zakrzepa kuchni, wędka. Zobaczmy tą wędkę. Jak ona wygląda? Ona jest zielona. Czyli tu są różne kolory broni. Kapuje. Gdzieś tu jest skrytka. Gdzieś tu jest skryteczka. Ile soczku? Dobra, panie księżu. Nie ma pana księża. Jak my tam możemy wejść?
Rozumiem, że jest tu na dachu chyba, tak? Nie. Jednak tu było. Na dachu pewnie nic nie... Ema! Fuck me! To masz Shiro swoje oszczędzanie. Masz Shiro swoje oszczędzanie. Jesteś genialny. W sumie chciałem tu zejść, ale nie tak szybko. Nie tak szybko. Oj, jest najazd. Czyli najazd nie jest to pół godziny, bo pół godziny temu to odcinek skończyliśmy. Prawie. Jest co 35 minut chyba. Co 35 minut. Teraz spokojnie, już tu kończymy. Jeszcze może zdążymy zagadać do Kruka. A najazd zrobimy po prostu w następnym odcinku. Tu jeszcze kurde jeden jest, no. Tu kurde jest jeszcze jeden. Na pewno tam nic nie ma? Na pewno chyba tam nic nie ma. Na pewno chyba. To na pewno czy chyba? Ja się lubię łapać na takich błędach swoich językowych, naprawdę. Po prostu widzę, jak człowiek jest niedoskonałą istotą i jak jeszcze wiele musi się nauczyć. I tak naprawdę, no jeszcze to i. Moje cały czas powtarzane. Tu chyba nie byliśmy. Zapisek Sary Hope. Aresztowanie. Przyszli, kiedy właśnie obmywałam zmarłych. Poczciwy mason żądał ujrzeć swoją małżonkę. Kiedy się obrócił i dojrzał dziecię, wpadł w furię, jakiej nigdy wcześniej nie widziałam. Wiedział, że przygotowałam wywar dla jego żony, by użyć jej w chorobie. Żądał wiedzieć, co żem uczyniła. Utrzymywał, że to sprawka diabła. Pomimo, iż rzuciłam mu się do nóg i błagałam. Wkrótce znalazłam się przez bezlitosnym obliczem sądu. Nigdy nie zapomnę, jak poczciwa Smith zeznawała przeciwko mnie. Czyli wszyscy zaczęli zeznawać przeciwko Sarze. Właśnie o tym mówiłem, że ten język tutaj pisany jest naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo cholernie dziwny. No nie, tak daleko? Dobra. Niech ci będzie. Gdyż czas skończyć odcinek. Już jestem po terminie. Wyspa oczyszczona. Dobra, czy coś tu zostawiliśmy jeszcze? Przedmioty nie. Możemy wracać. Możemy wracać jeszcze szybko do naszego Kruka. I następny odcinek już będzie. Oczywiście najazd. Dobra, co pani Kruku nam powiesz? No, tylko popatrz. Naprawdę udało ci się odmienić to miejsce. Wygląda na to, że kadłubowie przespali to wszystko. Może wymarli? Czas ponownie się zestroić. Podejdź do ołtarza i rób swoje. Wyślemy cię do domu w Trymiga. Spocznij rytuał? What? Koniec gry? To było szybkie. Moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji. Nie no, żarcik. Jeszcze to obejrzymy. No nie mówcie, że będzie jeszcze walka. Pokonaj stwora. Tak! Wow! No nie! Wędka! No nie! Przestań! No nie, zero! Pyk! Udało się, moi drodzy, ale następne rzeczy to już będą w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. No i widzimy się w następnych odcinkach z Drake Hollow. Trzymajcie się, hej hej!